zapewnia nam większą odporność, wpływa na odpowiednią pracę układu nerwowego, układu krążenia. Jest antyoksydantem, przez co ma on silne właściwości antynowotworowe. Wpływa on na jędrność, elastyczność skóry. Odkryty w 1817 roku przez szwedzkiego naukowca Jakuba Berzeliusa. Nazwany na cześć Księżyca. Po grecku selene oznacza właśnie księżyc. Zazwyczaj występuje razem z innym pierwiastkiem, telurem. Tellus to po grecku ziemia. Do niedawna nie wiedziano, jak ważny jest dla ludzkiego zdrowia. Dzięki badaniom polskich naukowców od niedawna wiadomo, co zrobić, by organizm przyswajał selen. W naszym organizmie są różne cząsteczki chemiczne. Jedne z nich nazywamy enzymami. I selen ma zdolność aktywowania, czyli jeżeli mamy w organizmie dostateczną ilość selenu, on powoduje aktywację tych enzymów i pewne procesy, które chcemy, które są pożądane, zachodzą w naszym organizmie. Jeżeli selenu nie ma w rozumieniu, że jest jego niedobór, to po prostu te enzymy nie mają tego klucza, który otwiera ich aktywność. Selen ma właściwości antyoksydacyjne, czyli usuwa z organizmu wolne rodniki. Wolne rodniki są szkodliwe dla naszego organizmu, ponieważ przyłączają się do białek, nienasyconych kwasów tłuszczowych i powodują, że komórki stają się na przykład nowotworowe. Jeden z tych enzymów ma taką bardzo piękną nazwę, peroksydaza glutationowa. Mówi się potocznie, że ona właśnie powoduje wyłapywanie tych wolnych rodników, które są szkodliwe, bo powodują procesy chociażby starzenia czy ułatwiania nowotworowania różnych komórek. Organizm człowieka przyswaja selen tylko w bardzo specyficznych formach. Populacja chociażby europejska ma niedobór selenu. Konsumowanie takich suplementów, diety, w których selen jest w postaci, której organizm nie przyswaja, no nie jest szkodliwe może, ale w zasadzie nie ma efektu zdrowotnego. Znaleźliśmy klucz do tego, żeby wprowadzać ten selen w postaci takich biologicznie aktywnych związków, w otoczeniu chemicznym, jakiegoś związku chemicznego. Zdrochem jest firmą, która powstała właśnie na bazie naszych doświadczeń naukowych. Wzbogacamy w selen odpowiednie nośniki, tak aby końcowym odbiorcą form przyswajalnych był człowiek. Nowością jest forma chemiczna, której selen jest podawany do organizmu i zastosowanie nośników chemicznych, na przykład odpowiednie rośliny, nie pastylka, tylko odpowiednia roślina, której my wykorzystamy jej zdolności, że ona za nas wykonuje tą pracę chemiczną i podajemy w czystej, biologicznie aktywnej formie selen. Te pierwsze produkty, które stworzyliśmy, to właśnie jest chleb wzbogacony w naturalne nośniki selenu, warzywa wzbogacone w selen. Mamy ciasteczka zbożowe, bardzo zdrowe. Chcemy właśnie wyjść na rynek z nową marką. Marka ma się nazywać Asile Natura. To nie jest żywność modyfikowana genetycznie. My po prostu wykorzystujemy właściwości rośliny do wytwarzania, do przetwarzania selenu w formę biologicznie aktywną. W trakcie hodowli posypujemy hodowlę, podłoże, na którym jest pieczarka, związkami selenu, tak aby ta pieczarka mogła sobie je pobrać w trakcie wzrostu. Pani doktor Eliza Kurek jest moją wychowanką, zrobiła pracę doktorską bardzo dobrą. Miała również grant promotorski z Narodowego Centrum Nauki. Wyniki tych badań rzeczywiście są nowatorskie, innowacyjne. Moja praca magisterska to było właśnie badanie form selenu w tkankach zwierzęcych. Doktorat, który przygotowałam, to również był związany właśnie z formami selenu w różnych organizmach. I to wszystko było pod kątem właśnie badania wzbogacania żywności w ten przyswajalny selen. Dzisiejsza działalność pani doktor Elizy Kurek, naszej Elizy, mojej wychowanki, jest naturalną konsekwencją, w prostej linii wywodzi się z jej badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.